Z programu typowo informacyjnego zrobiło się pranie mózgów, tak? Znaczy, powiem trochę tak na wesoło, rok temu wakacje pojawił się taki żart w internecie, który był hitem, że dorośli ludzie, którzy oglądali wiadomości, mieli pić kieliszek wódki, kto dotrwa do, na każde słowo Tusk, kto dotrwa do prognozy pogody, ten wygrywa, tak? No, oczywiście to był śmiech przez łzy, ale to też pokazało, jak została telewizja użyta po prostu instrumentalnie. Ja nie mówię, że kiedyś było idealnie, bo to była jasność, tak? Ale no, nie przypominam sobie, żeby, nie wiem, w 2013 roku, czy w 2001, czy 2002 roku dziennikarz telewizji polskiej mówił do posła opozycji: ty chamie. Tak powiedział. Tak, pan redaktor Kłaczak. Albo, albo żeby, już nie pamiętam, albo chyba jeżeli chodzi o posła Bejdę, to wypraszał go z programu telewizyjnego, bo uważał, że on źle odpowiada. No.